Proszę bardzo. Panie redaktorze, ja mam trzy pytania aż. Chciałem się zapytać tak. Pierwsze, czy nie mamy teraz do czynienia z takimi sygnałami ostrzegawczymi, nawet ostatnio? Pierwsze to jest to, co mówił tam minister spraw zagranicznych Luksemburga o możliwości zawieszenia prawa głosu Węgier, co by, tak jak pan mówił, że Węgry blokują kroki podejmowane przeciwko Polsce. Drugie to tak samo w niemieckiej prasie towarzysz Schulz mówił, że ile tam niemieccy obywatele, ile tam w Polskę ładują pieniędzy. No i drugie pytanie to, co pan sądzi o tym, jak zależny jest prezes Rzepliński od filantropa Sorosa, bo ostatnio wyszło na jaw, że właśnie jego córka jest tam w jakiejś fundacji czy stowarzyszeniu, które podobnie tak jak Fundacja Batorego jest przez niego finansowane. Jeszcze tak samo wyszło, że córka byłego prezydenta też w tym stowarzyszeniu jest, pana Komorowskiego. No, wie pan, filantrop tutaj bardzo zręcznie działa na terenie Polski, uzależniając w ten sposób rozmaite osobistości. Ja kiedyś, kiedy byłem jeszcze naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, to Fundacja Batorego, która przecież też jest finansowana przez Grandziarza, przysyłała do wszystkich redakcji, a więc również i do mnie, takie coś w rodzaju sprawozdania finansowego, kto ile od nich dostał i za co. I to był świetny przewodnik po życiu politycznym, bo od razu można się było zorientować, kto dlaczego z takiego klucza ćwierka. Więc to w jaki sposób pan prezes Rzepliński, że tak powiem, swoje stanowisko formułuje czy precyzuje w zależności od tego, to tego nie wiem. Ja chciałbym zwrócić uwagę państwa na inną sytuację. Otóż panuje powszechne przekonanie, być może uzasadnione, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybitnymi prawnikami. No, nie będziemy tutaj się z tym... Proszę pana, jasne, nie będziemy, no, zwłaszcza jak mają tytuły profesorskie, to już na pewno, prawda? Więc nie będę się z tym, nie będę się z tym spierał, ale jeżeli są wybitnymi prawnikami, no to jak to się stało, że ci nadprogramowi, nadliczbowi sędziowie wybrani przez jeszcze poprzedni Sejm nie zauważyli, w jakim trybie zostali wybrani i w jakim celu? A pan prezes Rzepliński, który też jest wybitnym prawnikiem, też jakoś tego nie zauważył. Więc mamy dwie możliwości. Albo to są durnie, no bo jak nie zauważyli, to każdy widział, że zostali wybrani w trybie pozaprawnym, że w jakimś niegodziwym celu i zaakceptowali ten wybór, no to albo to są durnie, którzy nie wiedzą w ogóle, co się z nimi dzieje, a jeżeli to nie są durnie, bo byłoby niegrzeczne zakładać, że osoby z tytułami są durniami, no to jest jeszcze gorzej. To znaczy, że to są szubrawcy. A i tu się rodzi problem prawny. Dlatego, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni spełniać warunki wymagane od sędziów Sądu Najwyższego. A ustawa o Sądzie Najwyższym stanowi, że sędziowie Sądu Najwyższego, tam oprócz innych właściwości, powinni być nieskazitelnego charakteru. No, to bardzo przepraszam, szubrawiec nie może być człowiekiem nieskazitelnego charakteru, to jest wykluczone. To jest sprzeczność pierwotna, obiektywna i nieusuwalna. W związku z tym pytanie jest takie, kto tam siedzi w Trybunale Konstytucyjnym? Bo jeżeli siedzą tam szubrawcy, no to
bardzo przepraszam, należałoby tę organizację przestępczą o charakterze co prawda niezbrojnym, ale natychmiast aresztować i wsadzić za kraty. Natychmiast aresztować i wsadzić za kraty. I tyle. Więc to od tego trzeba... Przepraszam, bo pan tyle pytań zadał, że ja tu się już gubię. Co tam jeszcze? Aha. No, to jest wszystko. Ta, wie pan, deklaracja tego ministra spraw zagranicznych Luksemburga, to jest mniej więcej, on występuje mniej więcej w takiej roli, jak kiedyś występowali harcownicy. Zanim jeszcze tam padły pierwsze strzały armatnie, no to na przedpola wyruszali harcownicy i tam się popisywali i tak dalej. Albo też, no to jest, dzisiaj już harcowników nie ma, ale jest podobna taktyczna zagrywka, która się nazywa rozpoznanie walką. Jak nie wiemy, nawet płytki wywiad nam nie dostarcza informacji, co przed nami mamy, jakimi siłami dysponuje nieprzyjaciel, to robimy takie uderzenie na niego, no niezbyt małymi siłami, żeby to nie, katastrofy nie spowodować, ale też nie jakimiś dużymi siłami przełamania, tylko siłami, które zmuszają tego nieprzyjaciela do pokazania wszystkiego, co tam ma, do uruchomienia wszystkich środków ogniowych, którymi dysponuje. No i wtedy mamy rozpoznanie walką. Wiemy, co tam jest przed nami, prawda? I co dalej mamy robić z nim. I pan, i tak, proszę bardzo. Polskę odbija rykoszetem, to nie jest efekt wcześniejszych działań PiS-u z 2009 roku, kiedy tam poparł, głosował, za, większość posłów PiS-u głosowała za traktatem lizbońskim. No nie tylko PiS-u, bo i Platformy Obywatelskiej też. Ale posłowie Platformy nie mówili o obronie suwerenności. No wie pan, to jest, te dwie partie muszą się jakoś pięknie różnić. I Platforma Obywatelska, jak na przykład głosuje za ratyfikacją głosowała za ratyfikacją traktatu lizbońskiego, to wiadomo, dlaczego to robi. Z wrodzonej predylekcji do zdrady i zaprzaństwa. To jasne, prawda? No a Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli głosowało za ratyfikacją traktatu lizbońskiego, to z płomiennej intencji obrony suwerenności Polski, to jasne. Więc muszą się jakoś różnić, ale wie pan, nie musimy się aż tak bardzo tym przejmować. Kiedy pan minister Klich podjął decyzję o wycofaniu wojsk, zresztą tam symbolicznego kontyngentu z Iraku, no to publicznie go zapytałem, czy tę wojnę żeśmy wygrali, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki zwłaszcza. A jak nie, no to kto powinien stanąć pod ścianą, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nikt nie odpowiada. Stoimy w obliczu konieczności, może nie podjęcia decyzji, bo to, ale przynajmniej zastanowienia się, co w tej sytuacji przystoi nam czynić. Albo zmienić zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, to znaczy przywrócić model integracji europejskiej sprzed traktatu z Maastricht, to znaczy wrócić do modelu konfederacji, porzucić model federacyjny. Ale czy to będzie możliwe? To jest bardzo mało prawdopodobne. Czy też doprowadzić do polexitu? To też nie jest prosta sprawa, bo warto pamiętać, że jeżeli rozpada się jakaś większa całość, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to jest pytanie, jakie granice będą miały te części, które się z tej większej całości wyłonią, albo przynajmniej jaką pozycję będą miały te części. No i w takiej sytuacji jest oczywiste, że państwa silne i mądre będą próbowały poprawić swoją pozycję wyjściową kosztem państw głupich i słabych. No więc czy pytanie, czy Polska jest przygotowana na to? Absolutnie nie, pod żadnym względem. Pod żadnym względem. I to pokazuje, że ten ruch lepiej, tego ruchu lepiej nie próbować nawet.
No to w takim razie co robić? Proszę Państwa, próbować zmiany od wewnątrz, ale ona się pojawi dopiero w momencie, kiedy zyskamy punkt oparcia